Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Będę zaczynał robić poprawki na polu obok pola bombowego. Przeszedłem 10 metrów i znalazłem prawdopodobnie boratynkę. Ale stan słaby. I jeszcze zaklejona bardzo. Może jak odmoknie, coś będzie więcej widać na tej monecie. Ale jest pierwsza boratyneczka dzisiaj. I trafiłem coś znowu. Jakaś kuleczka. Prawdopodobnie ołowiana. Ale bardzo malutka. Wielkość jak groch polny. O, ten ołów widać długo leży na tym polu, bo aż biały się zrobił. Podobna kuleczka jak... Wyszło coś ciekawego. Podobna kuleczka jak niedawno. Tyle, że ta ma jeszcze... coś doklejonego, tak jak widzicie. Możliwe, że tamta też miała, tylko że zostało, nie wiem, oderwane. Ciekawe, czy to było. Ale jak mówiłem wcześniej, po kolorze ołowiu to na pewno długo leży w ziemi. Się wybarwił na biało. Jest kolejna boratyneczka. Proszę bardzo. I wyszła teraz łuseczka. Może ktoś z was zgubił drona, bo został znaleziony w dysie. No, komuś pewnie spierdzielił i ktoś płakał. Nie wiem, co za dron. Może taki z Biedronki. No. Ale znajdka. Dobra, szukamy dalej. I mam kolejny fant. Tak mi się wydaje, że to może być plomba jakaś. Chyba tak. O, ta też ucieka ode mnie. Ale niestety nie widać jakichś symboli na tej plombie. Szkoda. Ale jest plombka. Szukamy dalej. Jest kolejna monetka. Ciekawe, co to mogło być. Na szczęście już nie boratynka, ale troszeczkę jest wygięta ta moneta. Słabo to widzę. Jakiś zielony krążek. Co to mogło być? Może druga RP? Tak, chyba 2 grosze z drugiej RP. Tak, ale stan tragiczny. Szkoda, bo lubię takie monety. I mam chyba guziczek jakiś. Zaraz zobaczymy, czy jest uszko. Jest, ale wygięte, jak widać. Guzik to jest chyba polski. Chyba polski. Ale coś słabo widać. Po umyciu w domu na podsumowaniu wam pokażę, bo teraz nie jestem w stanie rozszyfrować, co to za guzior. Dobra, szukam dalej, bo się ciemno robi. I mam następną monetę. Ciekawe, co to za monetka.
chyba 2 złote. Chyba 2 złote z PRL-u. Ale jeszcze sprawdzę z drugiej strony. Stan nie jest za super. Od razu widać. Z tyłu jeszcze mnie widać jak z przodu. Chociaż... Nie wiem, gdzie ja tą dwójkę zobaczyłem. Może to coś innego. Nie no, w tych warunkach to nie powiem wam, bo za bardzo zaklejona jest ta moneta. Może w domu się oczyści. Pogoda się popsuła. Znalazłem łuseczkę jedną. Kaliber 9 mm. Mam jakąś monetę. Zobaczymy, co to jest. O, stan słaby. Pada trochę. Coraz zimniej się robi. Nadal pada i trafiłem teraz stalowy czubeczek od naboju. Kończę poszukiwania na dzisiaj, bo za bardzo pada. Już zaczynam przemakać, więc muszę przerwać dzisiaj. Myślałem, że sobie pokopię troszeczkę dłużej w nocy, ale jest mało przyjemnie. A przy takiej pogodzie, bo rozmawiałem chwilę z właścicielem pola, to oni na pewno jutro nie będą zasiewać tego pola, więc nie muszę się spinać. I po weekendzie, poniedziałek, wtorek, na pewno uda mi się skończyć to pole i jeszcze coś z niego wygrzebie. Witam wszystkich, znów jestem na tym samym polu. Ostatnie chwile przed zasiewami. Już właśnie rolnik rozsiewa nawozy, jak widzicie. Później będzie bronowanie jeszcze. I wieczorem dzisiaj chyba będzie coś sianego na tym polu, więc mam ostatnie godziny, żeby wykorzystać to pole. 6 długości pola mi zostało, zobaczymy co wyjdzie. Dobra, ruszam ostro do pracy. O, tam widać rolnik sieje nawozy dalej. Mam pierwszą monetkę dzisiaj. 5 groszy. Ładna zieloniutka. Ładna patynka na tej monetce, a rocznik pewnie 49. Momencik. Tak, 49 rocznik. Mam monetkę. Ciekawe, co to jest. I znowu ucieka ode mnie. Chyba nie powiem wam, co to jest. Bo jest strasznie zaklejona ta moneta. Ale chyba orzełka widzę. Możliwe, że to będzie jeden grosz z drugiej RP. Tak mi się wydaje. Ale sprawdzimy w domu po umyciu. Kolejna moneta. Tak mi się wydaje, że będzie to samo. Jeden grosz z drugiej RP. Tak, tutaj widać już dokładnie tą monetkę. Może w tą stronę dla was pokażę. O, czyli druga RP tutaj wychodzi dalej, ale to już małe sygnały pole. Drugi, no drugi raz już jest chodzone przeze mnie, więc każdy sygnał kopię. Dobra, zasypuję dołek i zasuwa, bo dzisiaj wieczorem to pole będzie siane. Wyszła teraz łuseczka, ale była dosyć głęboko. Mam guziczek. Ale co to za guzior? Polski. Ale orzełek niestety bez korony.
Ale ciekawy ten guzik jest. Takiego jeszcze nie widziałem. Coś pisze tutaj na tym guziczku. Łóżko jest. Może ktoś z was wie, co to za guzik. Na dole jakieś takie duże zdobienia. Tutaj orzełek, ale bez korony. I na górze litery jakby PKP, Polskie Koleje Państwowe. Możliwe. A może jakieś inne litery. Muszę umyć ten guzik i dopiero będę wiedział, co za guzior. Ale ciekawy, takiego jeszcze nie spotkałem. I coś trafiłem. Ciekawe, co to jest. Chyba to był jakiś guzik. Ale nic specjalnego. Udało mi się zakończyć poszukiwanie na tym polu, a więc bombowe pole i to sąsiednie. Tej wiosny udało mi się dwa razy przejść i troszeczkę tych fantów wyszło. Dobra, zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu. To są wszystkie fanty, jakie udało mi się znaleźć, robiąc poprawki na tym polu. Takie małe wypady, jak widzieliście, po kilka godzin każdego dnia. Kiedy miałem chwilkę, to jeździłem sobie na to pole, bo blisko jest tutaj, dosłownie 3 minutki od domu, więc wykorzystałem to, żeby zrobić te poprawki. I wyszło jeszcze kilka fantów. Śmieci też sporo nazbierałem, więc ogólnie plan został zrealizowany i pole posprzątane. Dobra, lecimy podsumowanko. Z lewej strony 3 monetki z PRL-u, 2 złote, 50 groszy, 49 rok i 50 groszy aluminiowe. Jakiś guzik, ale to taki zatrzaskowy, współczesny. 3 starsze monety, które wyszły mi podczas tego deszczu. Nie włączałem kamerki, bo nie chciałem, żeby mi zalało ją, bo strasznie padało i trochę przemokłem, jak wam mówiłem wcześniej, więc nie nagrywałem. I takie monetki, to mi się wydaje, że to są 2 borotyneczki, a ta to nie jestem pewny, zarys jakiejś postaci widać, czyli głowę jakąś, ale tak bardzo delikatnie na tej monetce, ale nie jestem w stanie stwierdzić, co to za moneta. Dobra, lecimy dalej, takie starsze rzeczy. Kuleczka, ale możliwe, że to jest część takiego pocisku od broni czarnoprochowej. Tak mi się wydaje, że to jest to. 2 guziczki, na tym praktycznie nic nie widać. Ten guzik z napisem PKP to jest guziczek kolejowy. Ale z orzełkiem bez korony, czyli to będzie guzik z okresu, nie wiem, PRL-u. Tak mi się wydaje. Lecimy dalej. 2 RP, 3 monety, 2 grosze, rocznik nieczytelny, 1 grosz, rocznik nieczytelny i 1 grosz, rocznik 28. Ta moneta chyba jest najładniejszą monetą, jaką znalazłem na tych poprawkach. Plomba, ale niestety nie widać żadnych symboli na tej plombie. I militarka, stalowy czubek od naboju, łuseczka, kaliber 9 mm i 2 łuski karabinowe. I takie to były popraweczki. No, warto, powiem wam, chodzić na poprawki, na pola. Ja tak myślę, że jeszcze jesienią, jak to pole będzie wyorane i dostępne znowu, to jeszcze
sobie w wolnych chwilkach będę to pole atakował, to mam nadzieję, że jeszcze coś tam wydłubię. Może troszeczkę inne ustawienia wykrywacza zrobię, żeby jeszcze jakieś tam monetki, które ominąłem, a może po prostu nie były w zasięgu wykrywacza, jeszcze tam wydłubać. I takie to są moje poprawki na tym polu. Dobra, pozdrawiam wszystkich, mówił do was Grosik. Cześć!